Poczta Polska wchodzi w rynek NFTs. Ta wiadomość niczym grom z jasnego nieba obiegła media w całym kraju. Co to oznacza dla zwykłego Kowalskiego? Dlaczego ta informacja jest niezwykle ważna? Jak można kupić kryptoznaczek? I jak możemy zarobić dzięki właśnie tego typu informacjom? Wszystko to i wiele, wiele więcej w dzisiejszym materiale. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Poczta Polska kojarzy się każdemu z dość przestarzałym modelem przesyłania informacji. Bardzo mało osób przesyła sobie dziś listy z życzeniami czy też kartki świąteczne. Bardziej zadanie poczty skłania się do dostarczania przesyłek zamawianych przez internet lub pism urzędowych czy też rachunków. Informacja więc o tym, że Poczta Polska wchodzi na rynek NFTs, jest niezwykle zaskakująca. Jest podobna do sytuacji, w której to 80-letni dziadziuś kupuje sobie, nie z gruszki, nie z pietruszki, najnowszy model smartfona. Niemniej jednak ta informacja stała się faktem i co ciekawe, była utrzymywana dość długi czas w tajemnicy. Poczta Polska deklaruje, że ich portal z możliwością zakupu znaczków NFTs ruszy w pierwszej połowie 2023 roku, a znaczki będzie można kupić już w grudniu tego roku, więc decyzja o wejściu na rynek musiała zapaść znacznie szybciej. Osobiście oceniam ten ruch jako znakomite posunięcie, zarówno marketingowe, jak i strategiczne. Dlaczego? Otóż kolekcjonerzy znaczków zazwyczaj kojarzą się nam ze starszymi osobami, które zbierają swoje kolekcje i przetrzymują je w klaserach. Ten rynek nie przekonuje młodego pokolenia, które nie rozstaje się ze swoimi smartfonami i spędza większość czasu przed ekranem. Poczta Polska postanowiła więc zawalczyć o te osoby i pokazać im alternatywę do tradycyjnych znaczków, tworząc właśnie swój portal, gdzie każdy będzie mógł kupić sobie własny kryptoznaczek. Co jednak ciekawe, poczta nie pozostawia na lodzie swoich dotychczasowych klientów, ponieważ kryptoznaczek będzie miał swój fizyczny odpowiednik. Tak więc każda grupa będzie zadowolona. Starsi kupią sobie po prostu tradycyjny znaczek, młodsi będą wybierać swoje cyfrowe wersje, a ci pomiędzy wezmą i jedno, i drugie. Jak jednak można zarobić pieniądze na tej informacji? Otóż Poczta Polska, otwierając się na rynek NFTs, tworzy swego rodzaju rewolucję na rynku kolekcjonerskim. Do tej pory był to rynek stricte fizyczny, gdzie towar w postaci znaczka wędrował od sprzedającego do kupującego, przechodząc z ręki do ręki. NFTs zmienia jednak zasady gry. Poczta Polska planuje wypuścić serię znaczków o tematyce Polska w kosmosie. Pierwsze wydanie kryptoznaczka obejmuje 4 różne kategorie o indywidualnym wzorze. Każdy egzemplarz tradycyjnego znaczka pocztowego powiązany będzie z odpowiadającym mu unikalnym tokenem NFT. Dodatkowa 5. kategoria obejmuje znaczki istniejące wyłącznie w formie tokenów NFTs. Dostęp do tokenów NFT odbywać się będzie za pośrednictwem przechowywanego na blockchainie portfela cyfrowego. Cena jednostkowa kryptoznaczka zaczynać się będzie od 18 zł i 50 groszy. Natomiast 5. kategoria znaczków będzie kosztować 12 jednostek Matic, czyli jakieś 10,5 $ za sztukę. Polski kryptoznaczek w wersji 1.0 zostanie wydany w grudniu 2022 roku. Można go będzie zamówić online na stronie nft.poczta-polska.pl lub też zakupić go na miejscu w wybranych oddziałach, jak czytamy na stronie Poczty Polskiej. Wyobraźmy sobie teraz niedaleką przyszłość, w której to Poczta Polska wypuszcza kolekcję kryptoznaczków na rynek. Nakład jest niewielki, a zainteresowanie ogromne. Jak myślicie, ile osób będzie chciało flipować kryptoznaczki, kupując je od poczty i sprzedając na rynku wtórnym z przybitką? Już teraz Poczta Polska limituje znaczek, który będzie wydawany tylko i wyłącznie jako NFT, do 5 sztuk na portfel. A co jeżeli znaczki emitowane przez Pocztę Polską będą posiadać te same cechy co klasyczne NFTs? Niektóre będą bardzo rzadkie lub będą posiadać unikalne cechy dające określone profity? Tutaj mamy bardzo szerokie pole do popisu i jeżeli Poczta Polska rozegra to dobrze i będzie umiała poskromić pazerność, wypuszczając małe serie kryptoznaczków, stworzy nam się bardzo ciekawy rynek inwestycyjny, podobny do monet okolicznościowych. Osobiście uważam, że posunięcie Poczty Polskiej jest dopiero pierwszym krokiem do rewolucji, jaka nas czeka.
Rynek kolekcjonerski to przecież nie jedynie znaczki. To również i pocztówki, ale i monety kolekcjonerskie, które również można wpisać w trend NFTs. Jeżeli Poczta Polska osiągnie sukces na tym polu, za nią na pewno powędrują inne podmioty, jak chociażby mennice komercyjne. A kto wie, może za kilka lat sam Narodowy Bank Polski będzie emitował monety kolekcjonerskie na podobnej zasadzie, co teraz zamierza robić Poczta Polska. Na naszych oczach więc tworzy się historia. NFTs, które dotąd były raczej postrzegane jako ciekawostka technologiczna, zostają użyte przez instytucję, która posiada miliony klientów w całym naszym kraju. Na początku zainteresowanie kryptoznaczkami może nie być zbyt duże, ale zastanówmy się, w którą stronę idzie technologia. Z roku na rok jest coraz mniej osób, które interesują się tradycyjnymi znaczkami, natomiast liczba osób, które wciąga sieć, stale rośnie. Osobiście uważam, że warto zainteresować się tematem kryptoznaczków i nabyć zwłaszcza pierwszą kolekcję, ponieważ z perspektywy lat może okazać się to bardzo dobra decyzja. Jak widzicie, rynek kryptowalut wkracza w nasze życie bardzo mocno i ignorowanie tego trendu jest po prostu błędem. Nowe technologie wkraczają do naszego życia szybciej, niż by się nam to wydawało, i tylko od nas zależeć będzie, jak zareagujemy na te zmiany. Możemy ignorować świat kryptowalut i żyć bez niego. Możemy również wykorzystać tą technologię do własnego użytku i dzięki niej zarabiać, inwestować i oszczędzać pieniądze w całkowicie inny sposób. Wybór zależy tylko i wyłącznie od nas samych. W tym miejscu chciałbym Was zachęcić do poczynienia swojego pierwszego kroku na rynku kryptowalut i dokonania darmowej rejestracji na największej giełdzie kryptowalut Binance, gdzie możecie zarówno kupować swoje pierwsze kryptowaluty, jak również swoje pierwsze NFTs. Link do darmowej rejestracji znajdziecie pod tym wideo. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten materiał przypadł Wam do gustu i pokazał ciekawy trend, jaki kreuje się na naszych oczach. A Wy jak oceniacie NFTs? Przyglądacie się im z nieufnością, czy też widzicie potencjał na wykorzystanie go w różnych dziedzinach życia? Dajcie koniecznie znać w sekcji komentarzy. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.